Czy koronawirus jest groźny dla kobiet w ciąży? Bardzo też trafne pytanie. Wiele kobiet w ciąży jest w tej chwili bardzo zmartwionych, natomiast informacje płynące z dotychczasowych obserwacji są korzystne. Nie ma ani jednego odnotowanego przypadku śmiertelnego kobiety w ciąży, natomiast wirus może powodować u tych kobiet zapalenie płuc, bo one są jakby... Ciąża predysponuje do zwiększonej zachorowalności na zapalenie płuc. Niemniej jednak po ukończeniu ciąży, często niestety to ukończenie ciąży jest wcześniejsze, czyli mamy do czynienia z porodem przedwczesnym, ale udaje się uratować i matkę, i dziecko. I bardzo dobra wiadomość, że żaden noworodek urodzony z ciąży, która była powikłana zakażeniem koronawirusem, nie był zarażony tym wirusem, czyli wirus nie przenika przez łożysko, nie uszkadza płodu, więc to jest bardzo, bardzo ważna, dobra wiadomość. Czyli kobiety w ciąży są w grupie ryzyka, ponieważ mają, jakby muszą obniżoną... mieć odporność na dwie osoby tak naprawdę. Tak? Mają troszkę obniżoną odporność, więc łatwiej zachorowują na zapalenie płuc, natomiast jeśli trafią do ośrodka ginekologiczno-położniczego, często ta ciąża jest ukończona wcześniej, czy to zabiegowo, czy naturalnie, i wówczas ratujemy i matkę, i dziecko.